Jest piątek, 21 maja. Wyobraź sobie, że jesz posiłek w gronie bliskich sobie osób. W pewnym momencie ktoś rozpoczyna rozmowę tylko z tobą. Jesteś kimś wyjątkowym dla tej osoby. Posłuchaj, jak może dalej potoczyć się ta rozmowa. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Jezus zwraca się do Piotra jego właściwym imieniem. Chce mówić do jego serca. Jezus nie wypomina mu niczego. Przyjmuje go z całą jego historią życia, z jego słabościami i niedojrzałością. Jezus podejmuje intymny dialog z Piotrem, bo chce zaprosić go do jeszcze głębszej relacji. Co dla ciebie dzisiaj w piątek oznacza, że Jezus zaprasza cię do jeszcze głębszej relacji? Piotr słyszy pytanie o to, czy jest gotowy do tego, aby kochać Jezusa więcej, pełniej, bardziej niż wczoraj.
aby kochać Jezusa bardziej niż swoją niedojrzałość, swoją słabość i swoje upadki w wierze. Piotr wydaje się zmieszany pytaniem Jezusa. Jezus także Tobie zadaje pytanie: czy jesteś gotowy na to, by kochać Go więcej, bardziej niż wczoraj? Piotr, oswojony z najtrudniejszymi zakamarkami swojego serca, po raz kolejny wybiera Jezusa. Przyjmuje miłość, którą ofiaruje mu Jezus. Słyszy także, że to wiąże się z rezygnacją z siebie i własnych pomysłów na życie. Odtąd to Jezus chce przez Niego kochać innych. Jezus ofiaruje ponownie miłość także Tobie. Jaka jest Twoja reakcja? Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Kontynuuj jeszcze przez chwilę serdeczną rozmowę z Jezusem. Posłuchaj Jego pytań o miłość i Twoich odpowiedzi.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.